Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was na polski makijaż, polską kaweczkę, dlatego że będziemy sobie tutaj testować nowości z Polski. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jaka jest moja opinia na temat tych kosmetyków, niektóre mogą być Wam bardzo dobrze znane, niektóre mogą być totalną nowością, także zobaczymy. Ja właśnie zauważyłam, że dość mocno urosły mi włosy, bo przecież obcięliśmy z Karolem dość dużo, tak myślę, że gdzieś tyle. Także spoko i nie mam kolczyków, więc zakładam kolczyki i wracam. Zrobiłam sobie dość mocny declutter mojej toaletki, pozbyłam się kosmetyków, popakowałam dla koleżanek, także zrobiłam miejsce nowym, bo dostałam bardzo dużo kosmetyków w prezecie, bardzo dużo, więc nie nastawiałam się na zakupy, kupiłam tylko kilka rzeczy. Konturówkę, która ma być zamiennikiem Charlotte Tilbury, to sobie przetestujemy. No jakieś i tusz do rzęs. I jeden cień, który sobie dzisiaj przetestujemy. Zacznę sobie od brwi, bo jest to u mnie nowość. Wiem, że ten produkt już jest od kilku miesięcy na rynku. Lula Love ze współpracą z Karoliną Stylizację. I tutaj mamy, moi drodzy, brązowe mydełko do brwi z odżywką. Proszę bardzo. Wygnę sobie troszkę szczoteczkę. Ja mam trochę kredki do brwi, żeby sobie wyrównać te brwi. Laminacja już mi puszcza, więc może jak będę się widzieć z Anią w marcu, to może jak się będę widzieć z Anią, to mi zrobi znowu laminację, bo byłam bardzo zadowolona. Nałożyłam chyba dość dużo, dlatego nie nakładam podkładu, bo jakby mi się to miało, wiecie, ufajdać. Rozprowadzę sobie to trochę, czekajcie, potrzebuję też jakiegoś papierka i może Was powiększę, jestem ciekawa. Bo to ma być taki uniwersalny brąz, który będzie pasował wszystkim. Także zobaczymy, czy mi to ubrudzi w ogóle skórę na brązowo. Słyszycie, jak się tu koło? Nie. Myślałam, że to będzie takie, wiecie, czarne. A nie jest, więc to daje taki delikatny tint. Okej. Myślałam, że będzie czarne. Dużo nie musiałam nałożyć. Ja w ogóle bardzo lubię to mydełko z Lula Love. Ono mi się właśnie skończyło. Miałam to bezbarwne. I to ma też odżywkę chyba jakieś. Podejrzewam, że ma jakieś oleje. Gliceryna. Pantenol. Wezmę sobie teraz patyczek kosmetyczny. I to, co gdzieś mi tutaj wyjechało, to sobie po prostu... No, widzicie, nie widać, że to jest... ciemniejsze, ale tutaj patyczek jest na ciemno brudzony, także myślę, że u blondynek to będzie po prostu trochę bardziej widoczne, więc jak chcecie sobie odrobinkę przyciemnić brwi, to myślę, że super opcja. Dla brunetek nie ma, widzicie, takiego mocnego efektu przyciemnienia, no ale to dobrze, bo wiecie, ja mam ciemne brwi. Widzicie to? Tu kurczę. Musicie się tu tłuc. O Jezu. Ale cieszę się, bo wiecie, bo już Buńka jest z nami w sumie ponad miesiąca i zaczęły się bawić razem. Zrobię sobie dzisiaj miks podkładów, to nie będzie nowość. Takiego bełta zrobię z Diora 1N i Hean CC 1 Light. Zobaczymy, co z tego będzie. I już idziemy, przechodzimy do nowości. Okazało się, że nie nagrywałam, ale doklepywałam sobie tutaj te podkłady gąbeczką i popełniłam w Polsce wielki błąd, bo nałożyłam sobie kiedyś ten podkład tylko i wyłącznie dłońmi i to była masakra, nie polecam. Nie wiem, może się komuś sprawdza, ale tak było ciężko to dłońmi rozetrzeć, bo on szybko zastyga, jest mocno matujący, także nie. Czekotówka szybko zwiewa, czekoladę świat zalewa. Nie będziemy robić sobie konturu na mokro dzisiaj. O. Zrobię sobie może korektor. Mam tutaj Hean Camouflage Concealer. Nie widziałam go nigdzie, nie wiem, czy to jest nowość. Nawet nie wiem, jak to się otwiera. Ja mam w odcieniu N63 Cream Beige. Nawet nie wiem, czy nie będzie za ciemny, ale jak to się... Jak to się działa? Zobaczcie. Nie. Nie czaję. Nie rozumiem. O Boże, ale dzban ze mnie. No ale skoro miałam wiedzieć? Myślałam, że to się jakoś wykręca. A to zobaczcie, z tej strony jest aplikator. Wow! A z drugiej strony jest gąbeczka, którą możecie sobie doklepać, więc macie opcję, to jest super! Dlatego, że wiecie, ten korektor z Maybelline albo z Charlotte ma po prostu taką gąbeczkę. Nie każdy to lubi, bo nie każdy uważa, że to jest higieniczne, no bo nie jest. Ale sprawdźmy sobie to. To trochę wygląda jak tak... O nie. To jest twarde, nie polubimy się. Ale jest to opcja na przykład w podróży może być dobra. Troszeczkę jest ciemny na mnie. Mogłam sobie użyć jaśniejszego koloru. Chyba mam jeszcze jaśniejszy, no ale okej. Bo teraz mam bardzo jasny podkład, nie mam żadnego samoopalacza, ani niczego. Ale zobaczymy. Kamuflaż, więc to jest taki full cover. Ja nie jestem zbyt dużą fanką takich korektorów. Ja wolę coś delikatniejszego i trochę tutaj go widać. Ale przeżyjemy, przeżyjemy. Teraz sobie przypudruję cerę pudrem. I teraz przejdziemy sobie do oczu. Mam dwa produkty, które chciałabym przetestować, bo już ten produkt testowaliśmy na live'ie, ale kupiłam, to jest właśnie coś, co kupiłam w Essence, taki taki cień, więc powiększę Was. Tylko chyba palcem będzie najfajniej to zrobić. Ale taki na mnie trochę szarawy jest ten kolor. Widzicie, w drogerii to inaczej wyglądało. Delikatny błysk, ale bardzo fajny cień. Może na to jeszcze coś nałożę. Ale chyba dla mnie, wybija u mnie trochę na szaro. Widzicie? Kurczę. Myślałam, że to będzie bardziej... Nie chciałam czegoś złotego, ale takiego właśnie beżowego. I tu chyba jest nawet napisane beige. A nie, jest 03. Dupa. No nic, poleci do fokusowanej. Bo na mnie za szary, zobaczcie. Ale tak na szybko, żeby zobaczcie sobie po prostu nałożyć, więc super będzie dla lat przede wszystkim. Skaszone lato, chłodne lato, jasne lato, ekstra. Jeśli zimę też, ale lato myślę, że super. No widzicie, nie jest mi ładnie w takim szarym niestety. Ale w takim razie dowalimy sobie czegoś takiego. Zobaczymy, czy to będzie dobry pomysł. Mam tutaj z Glam Shopu Lux Blask w odcieniu białe złoto. No nie wiem czy to jest białe, bo to jest żółte, ale może to trochę polepszy sytuację. No chyba trochę lepiej. Dobra, paluchem. Blink, blink. Nie mam dzisiaj żadnej imprezy, a jak dla mnie to takie błyski to jednak na dzień raczej nie lądują. Okej. Taki brokat. Dość taki rzadki, nie gęsty. Nie wiem co o tym sądzę. Szaro-buro, ale spoko. Nie, dołożymy sobie cieja. Opanujemy opanujemy to. Więc mam tutaj bardzo fajną paletę. Już ją na live'ie przetestowałam z grubsza, ale dzisiaj sobie więcej użyjemy. Paleta Affect Dorota Gardias. Zobaczcie jaka piękna paleta, no przepiękna. I spróbuję sobie troszkę ocieplić i zobaczymy czy to wyjdzie. Żałuję teraz, że ten brokat nałożyłam, bo ten brokat powinnam później nałożyć. No ale już jest trochę lepiej. No taki miks, makijaż, typowy test, wiecie. Nakładamy wszystko. Tusz z Waszego polecenia Eveline Variété Lashes Show w odcieniu brązowym. Taka fajna szczoteczka, mały jak teleskopik. I ja już Wam powiem, użyłam sobie tego tuszu i jest naprawdę przyjemny. A ja jeszcze mam tutaj też z Variété eyeliner, także wytuszuję sobie rzęsy i zrobię moją mini kreseczkę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bardzo przyjemny eyeliner, tusz taki delikatny, dzienny, taki jak lubię, nie pogrubię jakoś mocno. A co tu ma robić? Full Volume Ultra Length, okej. Takie lubię tusze. I eyeliner brązowy, super. Pokażę Wam porównanie koloru tego z Eveline z Fenty, który mam. Tutaj jest Eveline, tutaj jest Fenty, więc Fenty jest troszeczkę bardziej rudy, trochę bardziej cieplej, jest ciepłe po prostu, a ten z Eveline jest brązowy, chłodny, neutralny, także taka różnica. No i teraz przejdziemy sobie do tej palety, do twarzy, bo ja już potrzebuję jakiegoś brązera. Ale co to jest to Breeze? To jest puder? To nie wiem co to jest. Chyba puder. Uniwersalny bronzer, róż i wygładzający puder. Aha, okej. No to ja już tego nie będę nakładać, bo już mam puder, także użyjemy sobie... A, on jest taki troszeczkę satynowy. Nałożę sobie w takim razie ten bronzer. Bardzo fajna paleta do podróży, myślę. Mocny pigment. I dowalę jeszcze więcej. A jak? Dobra, więc nakładam... Ja jestem tak odzwyczajona do samych pudrowych, bo ja zawsze nawalam, wiecie, kremowy bronzer, a potem taki suchy. Affect, z tego co kojarzę, to ma fajne kosmetyki. Bardzo ładny, ciepły bronzer. No, dużo lepiej się już czuję. Jednak, kurde, brązerek to brązerek. Ale wiecie co? Muszę wam powiedzieć, że tak się wciągnęłam w Narcosa. Pablo Escobar, hijo de puta, que haces aquí? Właśnie moja podróż do Polski mi minęła przy Narcosie, bo pościągałam sobie odcinki do samolotu, potem jak pociągiem z Warszawy jechałam i ogólnie, wiecie, jak gdzieś podróżowałam, to ten Narcos mi towarzyszył i jeszcze wieczorami czasem z mamą też oglądałam odcinki, ona też się wciągnęła, chociaż zaczęła oglądać drugi sezon ze mną. No i słuchajcie, skończyłam właśnie 2 sezony, został mi 3. I bardzo mi się podoba. My z Matim planowaliśmy to obejrzeć razem, ale niestety tak to głupio zrobili, bo Mati nie widzi napisu, więc jak są napisy, to ja mu czytam. Ale w tym Narcosie jest tak, że chyba przez 80% mówią po hiszpańsku i wtedy nie ma lektora, bo jak włączam z lektorem, to tak jakby lektor jest tylko w angielskich częściach, a te hiszpańskie części są i tak z napisami, chociaż jest lektor włączony. I to jest tak wkurzające, więc no stwierdziłam, że skorzystam sobie z tego, że będę podróżować i sama obejrzę. No i bardzo mi się spodobał, i też bardzo mi się podobał mój makijaż. Super wygląda, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że dałam ciała, bo miałam tu coś takiego, eliksir z Glam Shopu. Chciałam sobie tego nałożyć z opuncją, to jest takie rozświetlająca chyba baza pod podkład. Właśnie chciałam potem matujący, no ale zapędziłam się i nie zauważam, że go mam. Ale tutaj proszę bardzo, bronzer bardzo ładnie wygląda i teraz sobie zobaczymy ten róż. Ten róż się nazywa Moment. Także sobie tutaj nałożę, ale ta Dorota Gardias nie wiem jak to się akcentuje, ona mi się w ogóle nie kojarzy z makijażem, przecież zawsze ma ładny makijaż, ale podejrzewam, że ona tam ma makijażystów, więc nie wiem, ale bardzo ładny jest ten róż, delikatny, tylko matowy, więc nie wiem, czy ktoś lubi, ja... I mam preferencji, matowe spoko, błyszczące też spoko, ale mam wrażenie, że ciężko troszeczkę plamy, trzeba mieć lekką rękę do tych produktów, ale ładnie to wygląda, tak świeżo, nie będę dokładała więcej, tylko może jeszcze tutaj sobie resztkę dam. I teraz sobie... ja tu miałam jeszcze drugi róż, taki z Belle, Cheeky Blush, ale właśnie wolę ten... Coś takiego, też bardzo ładny. Może go dowalę, dowalmy go jeszcze. On jest już taki, widzicie, bardziej pomarańczowy. Why not? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, słuchajcie, nie mam pojęcia. I tutaj mam taki maniuni, słodziutki rozświetlaczek. Użyję go, może innego pędzla użyję. Ale jak to tworzyć? Bardzo ciężko. Odcień ślubny beż. Ta walentynkowa kolekcja. O, dałam radę. Ok, bardzo jasny, ale śliczny. Myślę, że też... myślę, że też będzie fajnie wyglądał. Myślę, że też będzie fajnie wyglądał jako cień. Użyję sobie takiego malutkiego. Muszę kończyć zaraz, ale akurat kończymy. I tutaj, ok, mocno brokatowy widzę. Szczerze, nie jestem fanką tego rozświetlacza, dlatego, że on ma po prostu kawałki brokatu. Zaraz wam powiększę, jestem ciekawa, czy będziecie widzieć. No ale to wiecie, seria warelandynkowa, że podejrzewam, że to ma być takie coś na... Widać to? W lusterku bardzo widać duże kawałki brokatu. Nie jest to tafla, tylko brokat. No, nawet nie daje takiej tafli, tylko po prostu brokat. Myślę, że też... może to są cienie? Chyba są cienie w takim razie. Cień do powiek, ale jestem dzbanem. No to zwracam honor, zwracam honor. Myślałam, że to rozświetlać, hit. O, nie daję tafli, no to dowalę go. No to pięknie. No to to, co się dzieje na moich oczach, to po prostu wszystko. Oh my god, okej. W takim razie już nic nie nakładam. Co to za beznadziejny rozświetlacz? Dramat. A to proszę, dzbanowo. Nałożymy sobie ten zamiennik Charlotte Tilbury Iconic Nude. Na połowę ust nałożę sobie Charlotte, a na połowę Eveline w odcieniu 01 Nude, seria Variété. I zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to zamiennik. Tutaj mam Iconic Nude. Na razie obrysowałam usta, nie wypełniłam, a jeszcze sobie wypełnimy. No i teraz Eveline 01. Bardzo podobny odcień rzeczywiście. Tylko Iconic Nude mam wrażenie, że ma nuteczkę różu. Inna formuła, też Eveline jest bardziej miękka i śmierdzi jak farba. No ale wiecie, tak wygląda Eveline. I teraz wypełnimy drugą część. No jest to zamiennik, aczkolwiek moim zdaniem Eveline jest o kapeczkę bardziej brązowa. Czekajcie, zrobię sobie jeszcze swatch tak obok, na dłoni. No, zobaczcie, tutaj widać różnicę, że tutaj jest Charlotte Iconic Nude, tutaj jest Eveline. Także jest bardzo, bardzo bliski, bardzo bliskie połączenie. Na ustach nawet tego nie widać, bo wiadomo, ręka jest bardziej, no jest jaśniejsza, usta są bardziej różowe. I oficjalnie mogę powiedzieć, że bardzo dobry kolor, jeżeli szukacie zamiennika. I tutaj mam dwa błyszczyki z Glam Shopu i przetestujemy sobie je. Nie wiem, nałożę sobie, zaraz zobaczymy. Jeden się nazywa Karo, a drugi Viral. I sobie zrobię Karo i Viral. Ten chyba użyję sobie tego pierwszego, to chyba był ten Karo. Myślę, że tutaj konturówki będzie też fajnie wyglądał. Ja myślałam na początku, że to jest matowa pomadka, a to błyszczyk. Nie pachnie ładnie, ale okej, przeżyjemy. Super, myślę, że combo. Coś ciemniejszego jak na mnie, ale bardzo ładne. I moi drodzy, tak się prezentuje makijaż. Mam wrażenie, że całkowicie inaczej wygląda niż mój makijaż zazwyczaj. Nie będę przedłużać i robić całodniowego testu, dlatego że tu są podkłady, które wiecie, które ja już mam, które znam. A to, czy się polubię, tak sucho się czuję, dlatego że nie ścigałam się Charlotte'ą, bo zostawiłam w samochodzie, bo kupiłam nowe. I jeszcze ich nie przyniosłam. I jestem odzwyczajona od nakładania bronzera w kamieniu, tylko zawsze jest najpierw w kremie. Ale uważam, że makijaż wyszedł bardzo ładny, dzienny. Pokombinowałam z tymi cieniami, mam chyba 4 cienie. To w ogóle był taki epic fail, że ja myślałam, że to jest rozświetlacz. No ale słuchajcie, bywa. Tak samo to mnie przerosło, ten korektor, to opakowanie. Wiecie zaś, czy znacie te kosmetyki, czy są tutaj kosmetyki, które kochacie, może nienawidzicie, jestem też bardzo ciekawa tego, a już na to za późno. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście chwilkę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!